Cześć, witam Was wszystkich i zapraszam Was na kolejny odcinek z montowania modelu Wrenheima. Jak widać, prace zbliżają się już do końca. Być może w przyszłym odcinku będzie kolejny wielki finał. Ale to mam nadzieję za tydzień. A teraz zapraszam na to, co udało mi się zrobić w tym tygodniu. Pracę tym razem rozpocząłem od pomalowania imitacji popychaczy na silnikach. Pomalowałem je na czarno. Mr. Hobby. Tym razem użyłem nieco grubszego pędzla niż zazwyczaj, potrójne 0. Później pomalowałem także pozostałe detale silników, element, do którego mocuje się śmigło, choć nie bezpośrednio, za pomocą takiego czpienia, co potem zobaczycie, i kolektor wydechowy. Przygotowałem też pierścienie kolektora, które są zamontowane na frontach, można by powiedzieć, silników. Użyłem różnych specyfików, które tradycyjnie wypiszę pod filmem. Efekt końcowy zobaczycie na zdjęciach na końcu. Jak widzicie, złoszowałem też różne elementy, silniki, ściany ogniowe, choć one są praktycznie niewidoczne. No i potem wszystko wyciąłem i zmontowałem w jedną całość. Najpierw kolektory wydechowe, potem silniki, potem rury wydechowe. No i potem osłony silnika. Wepchnięcie czpienia mocującego śmigło jest dość trudne, ale udało się. No i element można było już dokleić do reszty. A na sam koniec montażu silnika, silników i ich osłon dokleiłem pierścienie kolektora. Do tego doszły jeszcze wloty powietrza do gaźników. Jak widać, bardzo drobne elementy.
oraz jeszcze takie dodatkowe szpilkowate części, których przeznaczenia przyznam się szczerze nie znam, ale też prawdopodobnie jakoś były związane z układem dolotowym. Na koniec tego etapu prac dokleiłem lawetę z karabinami maszynowymi oraz element osłonowy, najprawdopodobniej przed wysoką temperaturą gazów prochowych. No i jeszcze trochę zdjęć pokazujących ostateczny stan modelu po tym etapie. W tym odcinku to już wszystko. Następny będzie, mam nadzieję, za tydzień. Być może to będzie wielki finał Blenheima. Miejmy nadzieję. A co będzie potem, no to pewnie dowiecie się też za tydzień. Tak więc już teraz wszystkich zapraszam na następny odcinek. Dzięki za wszystkie lajki, subskrypcje, łapki w górę i za wszystkie wyrazy sympatii oraz komentarze do moich produkcji. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.